Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem pana radnego Janusza Kuchonia, aby został przedstawiony protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej na rozbadania wyżej wymienionej skargi. Kto jest za? Bardzo proszę. Co za jednomyślnie, jednogłośnie, ze woli mamy wniosek został przyjęty. I teraz czy mamy ten tutaj, czy jest drukowany? Jest drukowany. Szanowni Państwo, jest drukowany. Musimy chwileczkę poczekać, jeszcze do miejsca, bo nie chciałbym przejść do kolejnego punktu, żeby nie wprowadzać tutaj niepotrzebnego zamieszania. Zostajemy na miejsca, czekamy na materię. Państwo. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza powołanego w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających spraw poruszonych w skardze pana na działalność prezydenta miasta Kalisza. Do zbadania skargi został powołany zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w składzie Dariusz Witoń, koordynator, Kamila Majewska, członek, Stanisław Paraczyński, członek. Pismem z dnia 15 grudnia 2014 roku skarżący zwrócił się z prośbą do prezydenta miasta Kalisza o objęcie honorowym patronatem jego wycieczki rowerowej do miast partnerskich Kalisza. 15 grudnia 2014 roku. W swym piśmie pan tutaj skarżący napisał również o jego oczekiwaniach związanych z zaproponowanym patronatem. I tu postaram się to Państwu zacytować, żeby tu już nie mieć żadnych wątpliwości. Cytuję. Prosiłbym o możliwość zorganizowania noclegu z wyżywieniem w miastach partnerskich Kalisza, w Erfurcie w dniach od 7 do 9 lipca 2015 roku, w Cham w dniach od 11 do 13 lipca, w Herhugowar w dniach od 16 do 18 lipca, w Lalwier od 21 do 23 lipca i Omon w dniach od 24 do 26 lipca. Prosiłbym też o dofinansowanie wyprawy w wysokości 400 zł, które chciałbym przeznaczyć na zakup części zamiennych do roweru, wyżywienie, karty pamięci do aparatu, baterie, bilety do muzeów. Koniec cytatu, żeby tu już nie mieć wątpliwości. Przedmiotowe pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w dniu 22 grudnia. Jeszcze raz to powiem, 22 grudnia 2014 roku. Wobec braku zainteresowania przedstawioną ofertą ze strony władz miasta, skarżący, o tak tego pana nie mogę wymienić nazwiska zgodnie z zasadami, pismem z dnia 26 stycznia 2015 roku zwrócił się do Andrzeja Plichty, przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, pisząc, i tutaj kolejny cytat. Na podstawie artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na wiceprezydenta miasta Kalisza Piotra Kościelnego,
Przedmiotem skargi jest złamanie zasad ujętych w artykule 12, 35 i 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, koniec cytatu, sugerując, że doszło do przekroczenia terminów wynikających z wyżej wymienionego kodeksu. Pismo o podobnej treści skarżący skierował tego samego dnia również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, które przekazało je pismem z dnia 3 lutego 2015 roku do rozpatrzenia według właściwości do Rady Miejskiej Kalisza. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr 7/49/2015 roku z dnia 12 lutego zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie przedmiotowej skargi. I teraz szczegółowe ustalenia. W ustawie z dnia 14 stycznia 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity, już może nie będę tutaj czytał, unormowano postępowanie prowadzone, i tu zacytuję zgodnie z tym przepisem, przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Przed innymi organami państwowymi, a także przed innymi podmiotami, które są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwienia spraw określonych w punkcie pierwszym. Punkt trzeci. W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w punkcie drugim. Wreszcie czwarty punkt tego przepisu w sprawach wydawania zaświadczeń. Zdaniem kontrolujących pismo skarżącego z dnia 15 grudnia 2014 roku nie jest sprawą, która może być rozpatrywana w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z tym, że nie wypełnia ona znamion wynikających z treści przytoczonego Państwu powyżej artykułu 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jeśli nie jest to sprawa, co do której mają zastosowanie przepisy KPA, nie mają do niej również do zastosowania przepisy dotyczące terminów załatwiania spraw, na które się powołuje pan skarżący w swojej dalszej korespondencji. Mówimy o artykule 12 i artykule 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jednocześnie należy zauważyć, że pierwotne pismo skarżącego nie ma również charakteru wniosku. Wniosku dlaczego? W rozumieniu artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z tym, że nie jest to wniosek w rozumieniu artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie ma również mowy o zastosowaniu uregulowania wynikającego z treści artykułu 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na który powołuje się również skarżący. Zgłoszona przez skarżącego propozycja o objęciu patronatem jego wyjazdu może być rozpatrywana jedynie jako oferta na gruncie kodeksu cywilnego. Oferta, która do dnia dzisiejszego nie znalazła uznania ze strony władz miasta Kalisza. W związku z powyższym prezydent miasta Kalisza nie miał obowiązku udzielić odpowiedzi w terminie określonym w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i tutaj podpisy członków zespołu kontrolnego: Dariusz Witoń, Kamila Majewska, Stanisław Paraczyński. Dziękuję bardzo. Ja powiem szanownemu gronu radnych i zgromadzonym tutaj gości, słuchaczy, tylko jedno, że gdyby ta skarga dotyczyła może jakiejś sprawy sprzed 16 listopada, na bank byłaby zasadna, bo nie byłoby odpowiedzi. Proszę Państwa, ja powiem krótko, odpowiada się obywatelowi, nawet jeżeli się odmawia, dyplomatycznie, kurtuazyjnie. Czasami moje odpowiedzi kogoś denerwowały, że były dwa akapity pochwała, a w trzecim akapicie niestety przykra odmowa, ale z takich powodów coś nie jest zrealizowane.
odpowiada się obywatelowi, a nie traktuje się go jako, już nie chcę teraz używać słów epitetów, ale brzydko jest ta osoba tutaj potraktowana i brzydko mi się teraz czyta tutaj, że jego pismo to nie spełnia żadnych wymogów, jest niczym właściwie, jest jakąś ofertą i że może sobie, ponieważ nie znalazła uznania w oczach władzy, to może sobie gdzieś tam leżeć zakurzona na półce i nikt na nią nie spojrzeć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ja powiem tak, drogi kolego, dobrze, że po 4 latach w końcu się tego nauczyliście. My też doświadczenia zbieramy. Natomiast swoją drogą powiem szczerze, 4 lata przewodniczyłam Komisji Rewizyjnej, wiele tego typu skarg na Państwa wpływało. Wiele, moim zdaniem, zasadnych, mając większość w Radzie, uznawaliście za bezzasadne. Natomiast szczerze, w mojej opinii, ta skarga jest zasadna. Ja powiem szczerze, że pierwszy raz tego typu skargę miałam. Prezydent nie wystosował tutaj żadnego zapytania o ofertę. Młody Kaliszanin składa swoją ofertę. Ja powiem tak, proszę pana, młody człowieku, może tak powiem nawet lepiej. Proszę, weź się za robotę, naucz się, ile kosztuje pieniądz, zanim wystąpisz po pieniądze publiczne na finansowanie swoich wycieczek. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiedź kilka dni temu do pana skarżącego została wysłana z racji tego, że złożył ponowne pismo. Oczywiście odpowiedź negatywna, natomiast powodów, jak oceniam, zachowania pana Mateusza specjalnie komentować z mównicy nie będę. Myślę, że są to inne powody. Natomiast kilka dni temu informacja do pana poszła. Myślę, że możemy dyskusję zamknąć. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Rozumiem. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, porządku
Bardzo proszę, pan radny Dariusz. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pan Pietrzak dzisiaj był na posiedzeniu poradnym Komisji Prawa Samorządu, Prawa Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego, podczas gdy była omawiana uchwała w tej sprawie. Zanegował historię, która jest opisana w protokole. Mówi, że w jego ocenie to było inaczej. Nie chcemy się do tego ustosunkowywać, czy kto ma rację, czy tak. Do tej pory obowiązywała taka zasada zaufania, że ktoś wnikliwie, rzetelnie sprawdza sprawę. W tej chwili już tego zaufania na pewno nie ma, ale dlatego chciałem złożyć wniosek, żeby skierować tę sprawę do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. To się może zbiec z kontrolą, bowiem już jest kolejna skarga pana Pietrzaka. A może będzie brał udział w pracach komisji W takim stanie rzeczy, kiedy jest samorządu cyrk robiony, nie zamierzam jeszcze. To ja nie zamierzam słuchać takich rzeczy, ale proszę. Ale wniosek formalny mogę złożyć, czy nie wolno mi? Można. To dziękuję, tylko składam właśnie o skierowanie tej sprawy, tego protokołu do ponownego rozpatrzenia tym razem przez komisję rewizyjną i połączenie tych dwóch skarg w jedną. To jest prawnie możliwe i później procedowanie tego wspólnego protokołu i jednej bądź dwóch uchwał. Dziękuję bardzo. Wniosek radnego o zdjęcie teraz porządku tej sprawy i skierowanie ponownie do rozpoznania, do rozpatrzenia przez komisję. No właśnie, o tak. Rozumiem, że konkluzja jest taka, że wniosek formalny dotyczy zdjęcia tego punktu z prac sesji. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest?
24 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A21. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza składania skarg pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Pismo, które zgodnie z właściwością wpłynęło do Rady Miejskiej Kalisza, wyrażenie znamiona skarg określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Dlatego zgodnie z wyżej wymienionym kodeksem oraz ustawą o samorządzie gminnym jest zasadne składanie skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za? Za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A22. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Skarga ta wpłynęła do Rady Miejskiej 23 marca bieżącego roku. Podlega zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o samorządzie gminnym szczegółowemu składaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych. Nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A23. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przedmiotu działania Stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych działań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Rodziński. Szanowni Państwo, chciałbym się zapytać o genezę i cel tej zmiany uchwały Rady Miejskiej. Kiedy my ją czytamy, to jest kolejna Wasza taka polityczna inżynieria, budowanie zasiek. To psucie samorządu, które od co najmniej 100 dni tak w Kaliszu się odbywa. My nie zamierzamy na razie korzystać z naszego prawa w uczestnictwie Komisji Rewizyjnej. Natomiast ta uchwała, abstrahując od tego, że nie zamierzamy z tego, że nie zamierzamy w tej chwili z tego prawa skorzystać, ona ogranicza możliwość radnym uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej co do zasady. Teraz mam pytanie, jaki jest cel tego waszego zabiegu, ale prawdziwy, a nie taki słowotwórczy. Jaki jest prawdziwy cel pana wypowiedzi? To ja też odpowiem panu od razu. Dzisiaj mam naprawdę prowadzić tutaj polemikę nie z uchwałą, tylko z polityką. Bardzo proszę, do projektu uchwały. Przepraszam, to ja złożyłem projekt uchwały ten? Czy ja mogę w ogóle zabrać głos czasami w sprawie uchwały, na którą mam głosować, czy mi w ogóle nie wolno? Dawię uchwałę, bardzo proszę. A czy jak zadałem pytanie, jakie są powody takiej regulacji, to co, to jest coś niewłaściwego? Przepraszam? Kim pan jest? Przewodniczącym Rady Miejskiej, czy pan jest uchwały? Nie jestem na kimś tam, tylko proszę kontynuować. Proszę kontynuować. No czegoś takiego to ja jeszcze naprawdę nie widziałem. Ale dobrze, kontynuujmy. Ja uważam, że ta uchwała ogranicza prawo do uczestnictwa w obradach, do uczestnictwa i bycia w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
I muszę wam to w przyszłości udowodnić, jeżeli na podstawie tej uchwały odmówicie więcej niż 3 osobom zapisania się do komisji rewizyjnej, to my będziemy potrafili prawnie sprawić, żeby te uchwały wszystkie pouchylać. Prawdopodobnie tą też. Tu się jeszcze zastanowimy. I kto w ogóle wymyślił 15 osób, a dlaczego nie 14 albo 18? Czy ktoś sobie jakiś przelicznik zrobił? Z czego to wynika? To są takie właśnie moje pytania do tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę panią mecenas o odpowiedzi. Bardzo śmieszne. Rada Miejska ma prawo określić liczbę członków komisji zgodnie z artykułem, także, a przede wszystkim zgodnie z artykułem 18a ust. 2. Jedynie to jest wymóg określony, tak, który Rada musi spełnić, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje określone w artykule 19 ust. 1, czyli wiceprzewodniczących Rady. I Rada nie pozbawia prawa, tak, określając liczbę członków. Ma takie prawo, są takie orzecznictwa, także nie jest to sprzeczne z prawem. Rada ma obowiązek tylko zapewnienia obecności w składzie komisji rewizyjnej tych radnych, znaczy przedstawicieli klubów. I to jest jedyny obowiązek, tak, który musi zostać spełniony, żeby komisja rewizyjna działała zgodnie z prawem. W moim przekonaniu pani mecenas to nie jest obowiązek, tylko przywilej, że są przedstawiciele klubów. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nie jest wykluczone, że my skorzystamy z tego uprawnienia pani mecenas. Nie jest wskazane w cytowanym przez Panią artykule, kiedy to ma nastąpić. My zamierzamy w przyszłości z tego prawa skorzystać. Natomiast proszę mi wyjaśnić jedną rzecz na żywym organizmie. Na najbliższej sesji załóżmy 10 osób z opozycji złoży wniosek o to, żeby przystąpić do pracy Komisji Rewizyjnej, a już dzisiaj jest podjęta uchwała, że może być tylko 15 osób. Czyli ja rozumiem, że ktoś z tej komisji będzie się musiał wypisać, tak? Proszę odpowiedzieć. Proszę państwa, ja cytowałam przepis artykułu 18 ust. 2, mówiąc, że Rada ma obowiązek zapewnić udział, o ile oczywiście przedstawiciele klubów swoich zgłoszą. Także jeżeli są klubem, nie będziemy zmieniać. To jest w ramach, no o ile wiemy, liczba klubów jest znana, tak? Także myślę, że ten skład na dzień dzisiejszy, który jest, zapewni prawo do uczestniczenia w komisji rewizyjnej przedstawicielowi każdego klubu, który funkcjonuje w Radzie. A gdyby się okazało, że tych klubów jest większych, to Rada musi dostosować tak skład komisji, aby zapewnić udział przedstawiciela każdego klubu w składzie Rady. I niestety, jeżeli się okaże, że zgłosi się jeszcze ileś więcej osób, tak, które przekraczałyby 15 osób, no to niestety będzie głosowanie. I wejdą ci radni, którzy uzyskają największą liczbę głosów, tak? No tak będzie. Ale to jak? To jest ograniczenie pracy radnego. Nie jest to ograniczenie. No to nie jest ograniczenie pracy radnego i są wielokrotnie, są orzeczenia. Sądów. Nie ma ograniczenia. Radny ma prawo brać udział w pracach komisji, ale nie każdej, tak? To Rada decyduje o składzie osobowym komisji i ustala, tak, kto wchodzi w skład danej komisji. Bardzo dziękuję pani mecenas. Proszę pozostać. Bardzo proszę jeszcze, nie skończymy procedowania nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę pan poseł Staszewski. Proszę państwa, mi się wydaje, że tutaj jest kwestia bardzo otwarta. Jeżeli będzie taki akces ze strony radnych opozycji, to zawsze jest możliwość współpracy. Faktem, że dzisiaj chciałem przypomnieć, że radni opozycji nie podlegają jakimkolwiek tutaj kwestiom związanym z przedstawicielami klubów, bo de facto klubów opozycyjnych nie ma. Dziękuję. Jeśli
nie będę się odnosił jakby do pana wypowiedzi, bo ona jest jakby jasna i oczywista. Ten klub będzie zgłoszony, to tylko formalność. Natomiast do pani mecenas jeszcze, bo coś mi nie daje spokoju. Znaczy sytuacja jest taka, jeżeli któryś radny będzie zadawał niewygodne pytania dla władzy, może przez koalicję zostać przegłosowany, żeby w skład komisji rewizyjnej nie wchodził. Tak może się zdarzyć, tak? Tylko proszę o potwierdzenie. Klub zgodnie z artykułem, ale ja chciałabym tylko wyjaśnić. Mówimy o komisji rewizyjnej. Zgodnie z artykułem, jeżeli te kluby rzeczywiście formalnie wszystkie będą, każdy ma klub prawo zgłosić swojego przedstawiciela. Będzie głosowanie wtedy, jeżeli to będzie przekraczało, bo na przykład zgłosi kilku przedstawicieli. Oczywiście, no to jeżeli zgłosi kilku przedstawicieli i będzie to przekraczało liczbę 15, no to wtedy się odbędzie głosowanie rady. No to nie ma innego wyjścia, bo ustawa gwarantuje każdemu, tak, klubowi przedstawicielstwo, ale nie gwarantuje, że będzie kilku przedstawicieli danego klubu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Dotychczas dobrym obyczajem było to, że radni należeli do tych komisji, do których wyrażali akces. Nie było tak zwanego wycinania, jak w niektórych samorządach, i no wydaje mi się, że to jest troszeczkę krok w złym kierunku. A ja mam pytanie do pani mecenas. Przecież statut nie określa obligatoryjnie, ile osób ma należeć do klubu. To my założymy 10 czy 5 klubów radnych i co wtedy? Zgodnie z artykułem 18a przedstawiciel każdego klubu powinien należeć do komisji rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan doświadczony przewodniczący komisji rewizyjnej. Proszę bardzo. Przepraszam, że Wysoka Rado, komisja rewizyjna była zawsze takim swoistym stołem ping-pongowym, żeby pewne kwestie, które są korzystne dla określonych celów radnych, realizować. Jak wspomnę, kadencję 94-98, tam diety były wyższe o 25% za to, że jest duża ilość pracy w komisji rewizyjnej. Było tych radnych wtedy 45, bodajże 20 paru radnych było, czyli prawie 30 w składzie tej komisji, bo były dodatkowe jakby złotówki. Tamta rada wtedy poszła jeszcze dalej, że desygnowała swoich przedstawicieli na posiedzenia zarządu, gdzie członkowie komisji rewizyjnej mieli patrzeć na ręce prezydenta, jak on to robi. I wiecie państwo, do czego to się jakby ograniczyło? Do tego, że ci ludzie przychodzili i prosili o pracę dla kuzynki, na miejsce jakieś tam w przedszkolu i inne kwestie. To jest tak gwoli historyczny. Ale wrócę do tego elementu, który towarzyszy poprzedniej kadencji. Było 6 członków komisji, radni jakby ochoczo nie zapisywali się do pracy w tej komisji. Przyszła nowa kadencja. I okazało się, że jest taka ogromna ochota pracy w komisji rewizyjnej, że było tych członków komisji rewizyjnej, ja nie pamiętam, ale prawie 20, no czy tam 16. A na tym, gdy doszło do określonych tam przewartościowań, ja nie chcę ich oceniać, na funkcji wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, gremialnie ileś osób z tej komisji wyszło. Na dzisiaj wygłaszana jest troska o to, jak będą te kluby, które wyszły, reprezentowane w pracach komisji. Myślę, że przy zdrowym podejściu do sprawy pracy komisji i rady wszystko możliwe jest do uregulowania i o ten zdrowy rozsądek i podejście w tej kwestii państwa proszę. Dziękuję za uwagę. Chciałbym tylko przeczytać tezę z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1996 roku, w którym sąd przyjął.
Cytuję. Rada Gminy jest władna uchwalić ograniczenie liczbowego składu swoich komisji, przy czym okoliczność, że w wyniku wyborów radny nie został członkiem nawet żadnej komisji, nie może być to sama z naruszeniem prawa. W konsekwencji sąd przyjął również, że radnemu nie przysługuje roszczenie o powołanie w skład komisji rady i możliwość dochodzenia takiego roszczenia na drodze sądowej. Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja tak się przysłuchuję tej debacie dzisiaj i sądzę, że od samego początku tej naszej kadencji jest tak, że demokracja to jest tylko dobra wtedy, jak rządzi Platforma, a jak my rządzimy, to nie. I wtedy jest... Państwo byliście w tej komisji rewizyjnej. O co teraz szaty drzecie? Trzeba było nie wychodzić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Z uzasadnienia, a także z wypowiedzi Pani Mecenas wynika, że Rada może dokonać takiego ograniczenia liczby członków. Natomiast z tego uzasadnienia nie wynika, po co to robimy. Ja jakby w wypowiedzi wiceprzewodniczącego Włodarka usłyszałem taką cień tego uzasadnienia. Ograniczamy liczbę radnych w komisji rewizyjnej, żeby podnieść sprawność jej działania. Natomiast myślę, że dzisiaj, gdy koalicja ma zdecydowaną większość, kolejna uchwała to jest 12 radnych koalicyjnych w tej komisji, nie ma obaw o sprawność funkcjonowania tej komisji. I to uzasadnienie jest trochę obok uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeśli Pan życzy sobie, bardzo proszę, tylko żebyśmy... Panie Radny Prus, właśnie demokracja polega na tym, żeby zadawać pytania, nieraz niewygodne, ale również, żeby uzyskiwać na nie odpowiedzi. Mój przedmówca, kolega klubowy zadał pytanie, dlaczego 15 osób nie uzyskał odpowiedzi? Nie znacie odpowiedzi na te pytania? Kto jest inicjatorem tej uchwały? Czy tylko tak ślepo każecie głosować i nie wyjaśniając opinii publicznej, o co tak naprawdę chodzi? Opinia już się dzisiaj dowiedziała, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Przewodniczący. W tym punkcie już nie zabiorę głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Krzysztof. Przepraszam, Panie Przewodniczący, że tak się nie mogłem zdecydować od razu, ale ja troszeczkę czegoś nie rozumiem. Nie tak dawno rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o pewnym problemie, a mianowicie brakuje członków zespołu Komisji Rewizyjnej do rozpatrywania coraz większej liczby skarg wpływających na prezydenta. Ja nie twierdzę, że prezydent jest gorszy od poprzedniego, tylko doszliśmy do wniosku, że ta nasza demokracja tak kwitnie pięknie i tak się rozwija, że coraz więcej kaliszan dzięki mailom, poczcie mailowej może sobie wysłać do pana prezydenta taką skargę, jak przed chwileczką mieliśmy, nawet absurdalną. I teraz co? Jeżeli będzie tylko 15 osób, a zespoły muszą być trzyosobowe, jeśli się nie mylę, no to my po prostu będziemy dzień w dzień siedzieć tylko rozpatrywać skargi. Niektóre naprawdę bzdurne, a niektórych skarżących znam już od 20 lat, którzy po prostu po każdej skardze piszą następną. Więc zastanawialiśmy się, czy nawet nie utworzyć zespołu do spraw skarg, który będzie rozpatrywał, nie wiem, na zasadzie społecznej, może pospolite ruszenie jakieś tutaj zorganizujemy. Więc ja jestem zaskoczony tym. Oczywiście ja się nie martwię o swoje miejsce, bo jako radny niezależny mam to miejsce w komisji rewizyjnej, ale uważam, że to no, takie ograniczanie niczemu dobremu nie służy, tylko o takich dyskusjach, które w tej chwili troszkę wyglądają jak z tymi Niemcami i partyzantami. No raz przegoniliśmy się z lasu, teraz znowu aż przyjdzie leśniczy i pogoni wszystkich. Więc ja nie wiem, proszę Państwa, czy ten pomysł jest dobry. Naprawdę nie wiem, kto go wymyślił. Jestem zaskoczony w ogóle tą uchwałą. Może ktoś odpowie mi na to. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z emocjami, jakie dotyczą tej uchwały, składam wniosek o 5-minutową przerwę i poproszę koalicjantów na spotkanie. Dziękuję. Mamy wniosek formalny, ale przed głosowaniem, proszę Pani. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja zgłaszam formalny wniosek o wycofanie tej uchwały. Przed chwilą z ratusza Kamila Majeska została zaatakowana przez pana, który była rozpatrywana jego skarga. Czy możemy zaczynać? Szanowni Państwo, w takim razie kontynuujemy. Przypomnę, że to jest art 23, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia prawnych przedmiotów działania stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Padły tutaj pytania, a więc spróbuję, ale zaznaczam, spróbuję na nie odpowiedzieć, bo z odpowiedziami jest tak, że nie każdy je rozumie. Pytanie, dlaczego pracujemy nad komisją rewizyjną? Otóż dlatego, że Rada ma 4 miesiące i ta sprawa nie jest uporządkowana, a powinna być już uporządkowana dawno. O tym mówi nasz statut, ja go zaraz zacytuję. Nie wiem, czemu nie została uporządkowana na przykład w poprzedniej kadencji. Do tego za chwilę. Jako przewodniczący muszę dbać o to, aby prace Rady były jak najlepsze. Gdy obejmowałem to zaszczytne stanowisko, o tym mówiłem, o niczym innym. Że będę starał się, aby praca Rady była jak najlepsza. Będę ją organizował i będę zapraszał do pracy w Radzie, we wszystkich komisjach, wszystkich radnych. To, co mówiłem, wszystkie ręce na pokład. Wszystkie. W Komisji Rewizyjnej od samego początku dzieją się rzeczy niespotykane. Niespotykane. Takie jest moje zdanie. Mam do niego prawo. Zapisali się wszyscy do Komisji Rewizyjnej. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji było zaledwie kilka osób i nikt nie chciał w niej pracować. Przepraszam, teraz ja mówię. Szanowni Państwo, już na samym początku pracy tej komisji rewizyjnej była prowadzona polityka, nie praca.
do sytuacji takiej doszło przy wyborze wiceprzewodniczącego. Gdy wiadomo było, że nie ma jeszcze stałego składu Rady. Mówiłem o tym, prosiłem, żeby tego nie robić. Nie, idziemy na twardo. Jest nas więcej. Demokracja wygrywa. Proszę bardzo. Wygrała na jednej komisji. Na drugiej już my mieliśmy większość i przegraliście. I to jest cały problem. Ale teraz już do konkretów. Zapytano, dlaczego 15 osób? Bo z doświadczenia wiemy, że to już jest bardzo duża komisja. To już może być 5 zespołów. A więc też praca w tej komisji już jest bardzo duża. Że 15 osób gwarantuje przedstawicielstwo w tej komisji wszystkim klubom. Wszystkim. Obecnie w komisji jest 12 osób. Podnosimy do 15 osób, a więc zapraszam do pracy do komisji. A teraz dlaczego nie zgodzę się na to i będę głosował przeciwko wnioskowi zdjęcia tej uchwały? Zacytuję regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, paragraf 80, postanowienia ogólne. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Jeszcze raz czytam pierwsze zdanie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Tylko przypomnę, że dwa kluby jeszcze nie są zgłoszone. Drugie zdanie. Liczbę członków komisji określa Rada odrębną uchwałą. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Liczbę członków komisji określa Rada odrębną uchwałą. Mogło to być zrobione już w poprzedniej kadencji. Dlatego zgłaszamy projekt tej uchwały. Dlatego rozszerzamy. W poprzedniej kadencji było 6-7 osób w komisji. Teraz podnosimy tą liczbę do 15. Jeśli będzie trzeba, nie mogę mówić za wszystkich, ale mówię za siebie. Jeśli tylu będzie chętnych, zrobię wszystko, żeby zmienić uchwałę i projekt tej uchwały, żeby wszyscy mogli w niej pracować, jeśli naprawdę tak będzie. Ale nie chodzi o to, żeby na jednej sesji się zapisywać do tej komisji, a na drugiej się wypisywać. Zapisując się przedtem do pracy w zespołach kontrolnych. To była totalna dezorganizacja pracy. Żadna odpowiedzialność. Rano czekaliśmy tutaj na koniec komisji rewizyjnej, na której były powołane zespoły do kontroli, a godzinę później dowiedzieliśmy się, że tych zespołów w ogóle już nie ma, bo wszyscy wystąpili. To jest poważna praca w Radzie? Szanowni Państwo, ostatnie zdanie z tego paragrafu. Do składu komisji nie mogą być wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący. Dlatego myślę, że odpowiedziałem. Wierzę, że odpowiedź się nie podoba. Tu co do tego jestem na 100% pewny, ale robimy jak najlepiej potrafimy. Chcemy, aby każdy mógł jak najlepiej pracować. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan radny jeszcze chciał pytać? Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Panie Przewodniczący, ja się cieszę, że Pan zabrał w tym momencie głos i że w ogóle powstał projekt tej uchwały. Bo on wywołał dyskusję, a na tej dyskusji bardzo nam zależało. A dyskusja ta dotyczy jednej z najważniejszych komisji, Komisji Rewizyjnej, której rzeczywiście na początku mieliśmy wszystkich przedstawicieli opozycji, na dzień dzisiejszy są tylko przedstawiciele koalicji. Także Panie Radosławie, Panie Dariuszu, Panie Sławomirze, Szanowni Radni, koledzy nasi z Rady, moim zdaniem jest teraz bardzo dobry moment do podjęcia męskiej decyzji. Przed chwilą w dyskusji powiedzieliście wyraźnie, że jesteście zainteresowani pracami w Komisji Rewizyjnej. No więc w końcu trzeba tą decyzję podjąć. Także mam nadzieję i bardzo na to liczymy, że
na przyszłej sesji Rady Miejskiej Kalisza takie deklaracje się pojawią. Chętnie Was zobaczymy, a to co powiedział kolega przewodniczący o ewentualnym rozszerzeniu członków komisji rewizyjnej, jeżeli będą wnioski o zgłoszenie się do tej komisji, jak najbardziej taki wniosek może być rozpatrywany tu. Oczywiście zachęcam wszystkim, przepraszam Panie za tą męską decyzję, bo również Panie są w opozycji. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby Pana standardów? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Od nowej władzy się oczekuje lepszych, nowych rozwiązań. Proszę się stawić, że zastanowić, i to jest prośba, ja wiem, że to jest naiwna prośba, czy nie warto by było zrezygnować z większości w komisji rewizyjnej, tak aby ta komisja byłaby w rękach opozycji, ponieważ władza nie może być sędzią we własnej sprawie. Bardzo bym prosił kolegów i koleżanek z koalicji, żeby zastanowili się nad tą propozycją. Bardzo dziękuję. Bardzo cenny głos. Bardzo proszę. Pan już składał wniosek. Jeszcze raz pan chce składać ten sam wniosek? Drugi wniosek formalny. Bardzo proszę. Pierwszy ad vocem jest do wystąpienia pana przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Plichty, który zakomunikował nam jak mąż stanu, że podniósł możliwość liczebności komisji rewizyjnej z 7, 12, teraz do 15. Dziękujemy. Jest pan bardzo łaskawy, że pan taką uchwałę przygotował. Proszę bardzo. Tak? Dziękuję panu bardzo. Proszę. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Drugi ad vocem to do wystąpienia pana radnego Grosowskiego. Przecież my krzyczymy, wołamy, przestańcie psuć samorząd, przestańcie psuć komisję rewizyjną. To, co robicie, jest nieprzyzwoite. Wycinacie politycznie bardzo ważną kontrolę, która została przed nas zgłoszona, dotyczyła obiegu dokumentów w miesiącu grudniu. Dzisiaj był pokaz arogancji, a wręcz chamstwa wobec obywatela, kimkolwiek by on nie był. Kimkolwiek, bo mi też się zdarzyło jako wiceprezydent odmawiać temu panu tutaj był, ale nigdy nie w takim stopniu, żeby tak go potraktować, tak mu napisać, że jego wniosek, prośba, oferta właściwie nic dla nikogo nie znaczy i może leżeć sobie odłogiem, gdzie chce. Dzisiaj głosowaliśmy dla mnie paszkwil polityczny, który ma uzasadniać potem działania samorządu związane z dużymi... Nie, to jest ad vocem, bo jeżeli pan nie przerwał panu radnemu, to ja pragnę się do tego stosunkować. Więc my po męsku nie będziemy legitymować zamienienia samorządu miasta Kalisza w cyrk. I to po męsku. A teraz wniosek formalny. Składam wniosek formalny, aby w treści projektu tej uchwały słowo 15 zastąpić 25. Dziękuję. Chcę panu wytłumaczyć, że jakbyśmy postawili 25, to w ogóle nie pani znamy się na matematyce, ponieważ komisji rewizyjne nie mogą dać. Proszę pana, ja już panu dziękuję. Bardzo proszę. Pan już składał wniosek. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście popełniłem drobny błąd merytoryczny, bo nie przypomniałem sobie, że trzy osoby co najmniej nie mogą tym uczestniczyć. W takim razie 22. Dziękuję bardzo. Będziemy po kolei głosowali te wnioski. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zadać głos. Przypomnę, że mamy wnioski. Pierwszy wniosek, ten bliższy, to jest o to, aby liczba była i następny wniosek jest o zdjęcie tego punktu. To mamy dwa wnioski. Czy coś przeoczyłem? Ten wniosek dalej idący jest mówiący o tym, żeby zdjąć ten punkt. Kto z Państwa za tym, aby ten punkt zdjąć?
14. To jak jest w końcu? 13. Tak jest. 13 głosów za, 1, 3, przeciw, 1, wstrzymujący. A więc wniosek przeszedł. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą, całą uchwałą, na projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia pracy i przedmiotu działania całej Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu. Kto jest za? Bardzo krótko. Przysłuchując się tej dyskusji kolejny raz na temat komisji rewizyjnej, chcę tylko kolejny raz Państwu przypomnieć. W poprzedniej kadencji w komisji rewizyjnej byli przedstawiciele wszystkich klubów, w tym opozycyjnego wówczas Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Państwo nie chcą pracować. Państwo wiedzą, ile kosztuje praca w komisji rewizyjnej i dlatego jak szczury uciekacie z tonącego okrętu. Boicie się jeszcze jednego, że niestety większość skarg dotyczy tak naprawdę czasów, kiedy wy żeście rządzili. I jak macie sprawdzać swoje rzeczy. W związku z tym chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Do dzisiaj nie ma obsadzonej funkcji przewodniczącego. Czeka na radnych opozycji, tak jak czekała w poprzedniej kadencji. My mieliśmy jaja i wzięliśmy to na siebie. Mimo że wiedzieliśmy, że w każdym głosowaniu przegramy z wami. I tak było przez 4 lata, zdajecie sobie z tego sprawę. I nam to nie przeszkadzało. Powiedziała o tym Kamila Majewska, przewodnicząca poprzedniej komisji rewizyjnej. Jeszcze dodam więcej,
że w poprzedniej komisji rewizyjnej zastępcą był człowiek z rządzącej ekipy, z Platformy Obywatelskiej. Był nim Artur Dębny, przypomnę, nieobecny, akurat obecnie radny. A teraz się boicie pracować? Weźcie się do pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Radny Dariuszu, nie ma Pan prawa używać takich słów, uciekacie jak szczury z okrętu. Ponieważ Pan nie pracował w tej komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji i szczerze mówiąc nie zamierzał Pan pracować również w tej kadencji, gdyby nie został Pan zmuszony do tego. Natomiast zostawiliście Państwo na pastwę losu swoją koleżankę, radną Kamilę Majewską, która jako jedyna przedstawicielka Sojuszu Lewicy Demokratycznej była w tej komisji i być może dlatego były przegrywane głosowania, o których Pan mówi, a których ja nie pamiętam, pracując w tej komisji przez wiele lat. Dziękuję bardzo. Chciałbym zwrócić uwagę radnych poprzedniej kadencji, że wychodzący tu na mównicę radny Dariusz Witoń był na początku poprzedniej kadencji w 4 komisjach, a do końca w 3 i był między innymi członkiem Komisji Edukacji, która zbierała się najczęściej. Proszę powiedzieć, ile z ówczesnych radnych Platformy Obywatelskiej było w 3 komisjach. Wszyscy byli w 2, bo nie chcieli pracować. I teraz jest dokładnie taka sama sytuacja. Dziękuję bardzo i powiem jeszcze tyle, że na początku tej kadencji byłem we wszystkich komisjach. Do dnia dzisiejszego jestem w 4. Byłem w kilku zespołach kontrolnych i brałem na siebie odpowiedzialność osoby, która jest koordynatorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Radny Dariuszu, po raz kolejny jest Pan niewiarygodny. W poprzedniej kadencji Artur Dęby nie był wiceszefem Komisji Rewizyjnej. To po pierwsze. Pan sprawdzi, odświeży umysł, więcej czyta. Natomiast wspomniał Pan w swojej wypowiedzi, że będą kontrole i czy skargi dotyczą poprzedniego prezydenta. Otóż jak zgłosiliśmy do planu pracy komisji, żeby skontrolować bieżącego prezydenta i obieg dokumentów, to po prostu skasowaliście. W związku z tym to był podstawowy powód wyjścia nas z tej komisji. My do tej komisji przyjdziemy w odpowiednim momencie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam do Pana Przewodniczącego prośbę, żeby Pan Przewodniczący jednak reagował na zachowania radnych i żebyśmy nie dopuszczali na tej sali do eskalacji języka, którego używamy. Mieliśmy już na tej sali dzisiaj bardzo ostrą wypowiedź. Pan Radny nas poinformował o niezamierzonych, ale jednak skutkach tej wypowiedzi. Myślę, że wszyscy powinniśmy nieco powstrzymać emocje i niepotrzebnie Pan Radny Witoń prowokuje słowami o szczurach osoby, które znalazły się tutaj z woli wyborców. Mam o to serdeczną prośbę. Ja tego nie chciałem mówić, ale ja osobiście na Pana głosowałem. Mam nadzieję, że Pan sprosta zadaniu Przewodniczącego Rady i będziemy zadowoleni. Dzisiejsza sesja o tym niestety trochę tą wiarę zachwiała. Co do komisji rewizyjnej, proszę Państwa,
Sprawa jest bardzo prosta. My nie będziemy legitymizować swoją obecnością w komisji głosowań, że czarne jest białe, a białe jest czarne, jak dzisiaj w sprawie skargi pana Bartolika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Kto jest za? Bardzo proszę. Nie ma. Zamykam w takim razie listę.
na zgody na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Kto jest za? Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najpierw Panu Paraczyńskiego za tą nominację i Wysokiej Radzie za aprobatę mojej kandydatury. Naturalnie oczywiście rezygnuję w tym momencie z funkcji wiceprzewodniczącego tej komisji, żeby procedury formalne zostały zachowane. Ze swojej strony jedynie dodam, że nie ukrywam, liczyłem, że jednak Państwo przemyślicie swoją sprawę i ta opozycja do komisji rewizyjnej wejdzie. Dlatego decyzję o wyborze przewodniczącego nie podejmowaliśmy miesiąc temu, tylko ten miesiąc Państwu daliśmy. Jednak komisja rewizyjna musi pracować. Tak jak tutaj wielokrotnie również Państwo wspominali, jest mnóstwo pracy. Do tego pełne prezydium komisji musi być wybrane. Tyle, tak. Myślę, że jest to swego rodzaju zalegalizowanie stanu faktycznego, jak od kilku tygodni ma miejsce. I tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie? Bardzo proszę. Chciałem z tego miejsca złożyć serdeczne gratulacje koledze i zapewnić o wszelkiej pomocy. Jeśli będzie potrzebował, to zawsze będę służył radą i pomocą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę. Ogłaszam przerwę do godziny 14:30.